Pierwsze co, albo inaczej. Od czego zacząłem dzień? Dzień zacząłem od tego, że wziąłem spalacz tłuszczu, wziąłem L-karnitynę, wziąłem jedną kapsułkę omegi i teraz jest to właściwie mój nie tyle co posiłek, ale shake przedtreningowy, który składa się z 15 g oleju MCT, czyli oleju kokosowego w tym przypadku. To jest nierafinowany olej kokosowy. To rozpuściłem z gorącą wodą i dałem dwie porcje białka, co dało 40, prawie 50 gramów białka. Jak zauważyliście, nie spożywam żadnych węgli przed robieniem cardio. Jest to z tego powodu, że nie chcę mieć wyrzutu insuliny i nie chcę spalać tego glikogenu z tego posiłku, tylko chcę, żeby ten glikogen szedł, najpierw żeby wyszedł trochę z mięśni, żeby uzupełnić go później nowym. Oprócz tego, żeby nie spalać tego, co mam w żołądku, żeby nie spalać kalorii z tego posiłku, tylko żeby te kalorie szły jednak z tej tkanki tłuszczowej. A oleje MCT, jak wiadomo, są olejami, które omijają tak jakby proces trawienia i są bezpośrednio czystą energią. Więc oprócz tego, że będę miał więcej energii na treningu, to będę jeszcze zabezpieczony przed wszelkimi spadkami. Jeżeli na przykład dzisiaj robię mocne cardio, to taki shake z pewnością się przyda. Natomiast jeżeli bym robił zwykłe cardio 15-20 minut, lekkie, to bym tego shake'a nie pił. No ale dzisiaj, że jadę na siłownię, więc będę miał spokojnie ponad godzinę czasu, to sobie takiego shake'a pierdolnę, bo no, nie chcę mieć żadnych spadków, chcę mieć więcej energii. No i oleje MCT generalnie uważa się, że są spalaczami tłuszczu. Jest to tłuszcz, który spala tłuszcz, więc to jest teoria, którą teraz będę testował sam na sobie. Jedziemy. Godzina 15.05, czas na mój posiłek potreningowy, to jest 100 g płatków wielozbożowych z kawałkami banana i kawałkami płatków w czekoladzie, 200 ml mleka,
I to jest to, co ja dzisiaj zjem po treningu. I będąc w sklepie, byłem sobie w takiej większej galerii. Zjadłem sobie jeden kawałek pizzy, który miał 300 kalorii. Jako, że moja dziewczyna też jadła kawałek pizzy, no to czemu ja miałbym go nie zjeść? I właśnie nie trzeba sobie odmawiać. Czasem trzeba, ale nie zawsze trzeba sobie odmawiać rzeczy, na które ma się ochotę, jeżeli można je w łatwy sposób włączyć do diety. Jeżeli chodzi o moje suple, bo jeszcze dzisiaj nie brałem żadnych suplementów, żadnych witamin, to nie chcę powtarzać znowu, bo w ostatnim filmie mówiłem, jakie suplementy biorę. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji tego zobaczyć, polecam cofnąć się do ostatniego mojego filmu. Na samym końcu filmu pokazuję, jakie mam suplementy i co biorę, więc teraz jem, jestem na maksa głodny. 18:46. Czas na mój drugi posiłek, który jest posiłkiem troszeczkę większym, jako że no już troszeczkę czasu minęło, a dopiero mam 1300-1400 prawie kalorii. Więc co ja tutaj mam? To jest podobna rzecz co ostatnio. To jest... może zwiększę ISO troszeczkę. Będziecie lepiej widzieć. To jest mięso mielone z indyka, pomieszane z ryżem, to jest upieczone. Jest sos tatarski, jest pesto rosso, czyli czerwone pesto. I jest jeden mały myk, który jest w stanie dodać dużo smaku, natomiast nie ma dużo kalorii. To jest, nie wiem czy tutaj widać, pewnie nie, bo jest dosyć mało tego, jest to prażona cebulka. I teraz prażona cebulka sama w sobie na 100 gramów ma dużo kalorii, bo ma prawie 500 kalorii, bo jest smażona. Ale sypie się ją jedną łyżeczkę, która ma jakieś 20 kalorii, więc jest to naprawdę super opcja. Jeżeli na przykład robicie sobie kanapki z kurczakiem, nie wiem, hamburgery, możecie dodać do mięsa, możecie dodać do tortilli, jak z czymś jecie. Jest to naprawdę, naprawdę świetna opcja i dodaje sporo smaku. Przy okazji mam bardzo mało kalorii, więc to jest mój posiłek. Do tego piję sobie Cola Zero. I tak, do zobaczenia przy następnym posiłku. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że zazwyczaj ze swoim głównym posiłkiem w ciągu dnia biorę sobie aminokwasy rozgałęzione i uważam, że aminokwasy jest najlepiej przyjąć z posiłkiem, jako że one powodują, mały co prawda, ale powodują wyrzut insuliny, który jest nam, uważam, niepotrzebny między posiłkami, albo na przykład jeżeli fastujemy rano, albo przed cardio, które ma być na czczo, nie polecam za bardzo aminokwasów, bo no przez tą insulinę właśnie. Czyli a insulina, jak wiadomo, powoduje, że spalanie tkanki tłuszczowej jest zatrzymane, więc z posiłkiem. Przyszła pora na mój ostatni posiłek. Jest godzina 22. Więc jest troszeczkę później niż zakładałem, ale z reguły o tej godzinie mniej więcej jem kolację i zawsze staram się, żeby zostawić sobie przynajmniej 500 albo 600 kalorii właśnie na tą godzinę, bo zazwyczaj o tej godzinie dopada nas najczęściej głód i o tej godzinie najczęściej psujemy swoją dietę, przynajmniej ja, i myślę, że większość osób ma podobnie. I teraz, żeby nie jeść znowu tego samego, co jadłem na obiad, żeby wam pokazać to, co lubię ostatnio jeść najbardziej chyba z tego wszystkiego, bo jest to posiłek, który stosunkowo najłatwiej zrobić, jest smaczny i nie ma aż tak dużo kalorii. Więc jest to tortilla, która jest trochę zapieczona, żeby była chrupka. Tu jest 5 jaj, są 2 łyżeczki prażonej cebulki. Tam pod spodem są 2 plastry sera i jest jeszcze plaster szynki. To ma jakieś właśnie 600 kalorii i zapomniałem sobie dodać do kalkulatora właśnie plastra sera. Ale jak to zrobię, to będę miał 3250 kalorii. Więc jest to, nie wiem czy to widać, więc jest to dosyć dobry wynik. Pewnie nie było widać. Jest to dosyć dobry wynik, już powiedzmy zaokrąglę to do 3300. Zawsze lepiej sobie na redukcji zaokrąglić do góry niż w dół
i być tak jakby, ja to zawsze mówię, on the safe side, czyli na tej stronie bezpiecznej, która stawia cię w odpowiednim deficycie, żeby tracić wagę. Do tego wezmę sobie tabletkę Omegi, wezmę sobie test booster ze względu na żeńszeń i na różne inne fajne ziółka, które tam są. I to wszystko. Kreatynę dzisiaj brałem, 5 gramów codziennie biorę. No i to wszystko. Dzień zamykam na 3300 kalorii. Tyle teraz będę starał się trzymać. Zawsze poniżej 3,5. Zostawiam sobie te 200 kalorii w przypadku, kiedy bym był no naprawdę już mocno głodny i musiałbym zjeść jeszcze coś koniecznie, no to mam te 200 kalorii zapasowe, żeby dobić do 3,5. Ale jeżeli mogę zjeść coś tak fajnego i nie jestem głodny, to 3200, 3300 jest dla mnie opcją lepszą. Bo jednak w tym momencie jakiejś dużej aktywności w ciągu dnia nie prowadzę. Na pewno się to zmieni, jak pojedziemy do Anglii pracować jako kelnerzy. Wtedy będzie na pewno troszeczkę trudniej i nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Ale to zobaczymy na miejscu i nie pora się teraz o to martwić. Więc to był mój dzień jedzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego coś dla siebie. Jakiś, nie wiem, może pomysł albo inspirację. Jest to zwykłe jedzenie. Nie jest to jedzenie, które, nie wiem, jest w jakiś sposób super wymyślne, ale jest smaczne, można to ze spokojem, ze smakiem zjeść w ten sposób, że nie czujemy, że jesteśmy na diecie. To znaczy, dzisiaj zjadłem kawałek pizzy na przykład, który teoretycznie w tej diecie nie powinien być. No ale nie popadajmy w paranoję, tak? Więc upewniajmy się, że kalorie są dobre, upewniajmy się, że białko jest na dobrym poziomie. Węgle i tłuszcze, starajmy się, żeby to były z jak najlepszych źródeł. Nie smażmy na olejach nierafinowanych. Starajmy się, żeby ta dieta była jak najlepsza, ale nie popadajmy w paranoję. To był dzisiejszy przykład. Jeżeli Wam się to podoba, dajcie mi znać. Nagram inny odcinek, gdzie pokażę Wam inne przykłady, inne wersje posiłków, a teraz już idę, bo tutaj mi stygną mi moje jajka. Dzięki za oglądanie, na razie, trzymajcie się.